Kochani, dzień dobry. Dzisiaj takim widokiem rozpoczynamy vloga. Polecam Wam fajny przepis. Wypróbujcie sobie. Jest tak, półtorej szklanki mąki pszennej. Ja tam dałam trochę orkiszowej, trochę krupczatki, bo taką akurat miałam w domu. Szklankę z siadłego mleka, dwa jajka, szczyptę soli, dwie łyżki cukru i pół łyżeczki sody. I to wszystko teraz energicznie wymieszam. Najpierw dałam oczywiście mąkę z cukrem, sodą i szczyptą soli. Wymieszałam łyżką, później dałam właśnie zsiadłe mleko i miałam krasny staw, dwa jajka i to wszystko wymieszam zaraz energicznie, żeby nie było grudek i smażymy na patelni. Możecie sobie później posypać cukrem pudrem lub na co tam macie ochotę. Szybki przepis, polecam go Wam serdecznie, bo on jest bez użycia żadnych urządzeń, ani Thermomix, ani mikser, nic, nic, po prostu składniki wrzucacie do miski, mieszacie i na patelkę. Masę mam wymieszaną, także zabieramy się za smażenie. I smażymy krótko z jednej i drugiej strony na rumiano. Odsączamy później oczywiście z tłuszczu. Jeżeli Wam się za szybko palą, to znaczy, że za szybko rumienią, to sobie zmniejszycie ogień. I ewentualnie możecie dodać malutką, taki troszeczkę octu, żeby nie piły po prostu tyle oleju. I placki po usmażeniu posypujemy cukrem, pudrem. Smacznego. Kochani, szybki zakup wczoraj z Pepką, czyli takie pudełeczko, zobaczcie, 15 litrów, tutaj macie wymiarki, ono jest za 20 zł. Ja je kupiłam, wiecie co, żeby przed przyczepą sobie trzymać tam na noc buty, klapki czy coś, nie wiem ile mi tu wejdzie, no jest takie trochę wyższe, dwie pary na pewno, no może jakieś klapki, coś tam się upchnie z cztery pary, żeby tu wlazło, żeby to po prostu, bo mało miejsca w środku tam mam w przyczepie na te buty, nie mam co z nimi robić, więc tak sobie pomyślałam, a powiem Wam, że kiedyś miałam taki przypadek dwa razy, raz pojechaliśmy na kemping, kupiłam synowi takie nowiutkie sandałki skórzane, no to lis zabrał mu w nocy, pierwszej nocy, zostawiłam na zewnątrz i miałam też riboki swoje takie skórzane, stare już co prawda, ale bardzo je lubiłam, bardzo były wygodne i też mi zabrał lis i później ostatnio byliśmy też w Sopocie, ta sama sytuacja z butami, tylko tutaj zostały buty, natomiast zostały przegryzione, więc nie wiem, czy jakieś piesek, czy jakieś tam inne zwierzątko się bawiło i przegryzło, więc dlatego stwierdziłam, że na noc nie zostawiam już teraz, po prostu od tego momentu nie zostawiam butów na zewnątrz przed przyczepą. A myślę, że jak zostawię w takim pudełku, teraz to będzie super, bo będzie to oszczędność miejsca w środku w przyczepie. I kochani, w Pepco, będąc jeszcze, zakupiłam sobie tą szczotkę taką do pleców. Ona ma tutaj do powieszenia ten uchwyt i po prostu wymieniam ją. Miałam jakąś tam inną, chyba w TK Maxie kupowałam, ale już czas po prostu ją wymienić. Zobaczymy, jak się ta będzie sprawdzała. Jaka tu jest cena? 15 zł. No, taka szczotka po prostu do pleców, także takie małe zakupki z Pepco. Hej, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie od tej strony. Dzisiaj mamy, co my mamy dzisiaj? Środę? Nie, wtorek? Środę już, kurczę, piąty, nie, siódmy, nie, 5 lipca, środa. Słuchajcie, ja byłam na chwilę w mieście, byłam w jednym sklepie, musiałam coś tam zakupić, byłam w M1, wiecie co, mężowi musiałam do zegarka baterię wymienić, znaczy kupić i wymienić, pan to zrobił, bo nawet się nie dało otworzyć tego zegarka, więc pan wymienił, byłam w Reserve, nagrać do Was króciutki film z ubraniami, obecnie jest wyprzedaż w Reserve, także też sobie możecie jechać zobaczyć, są fajne rzeczy. I odebrałam sobie paczkę jeszcze z, o kurde, z paczkomatu z Ezebry, bo wiecie co, chciałam sobie kupić konik do buzi, no i tam parę rzeczy mi brakowało, to już mnie dobra zamówiłam. I tak, odebrałam, już Wam pokazuję co tu jest.
Tu bardzo coś zapakowane. Jak ja mam się do tego dostać? Masakra. Ale w ogóle jest 30 stopni ponad. Jest mega, mega gorąco. Ja mam auto bez klimatyzacji. Także jeżdżę bez klimy. Jak zapakowałam. Jeszcze pół godziny dostawania się. Także mam bez klimy, także trochę gorąco. No ale tak jak mówię, jest lato, ma być ciepło. Może na weekend się gdzieś pojedzie nad wodę. Co to jest? Co ja tu zamówiłam? Nawet nie wiem. Chyba taka jest dość duża ta butelka. Co to ja zamówiłam? Jakąś Kevra Water zamówiłam. Pierwszy raz to mam. Essence of Kevra. Nawet nie wiem, co to jest, słuchajcie. Nie wiem, czy to nie jest jakiś tonik. Nie wiem, co ja zamówiłam. Pamiętam. No, ładnie pachnie. Dobra, nie wiem, co to jest. Jak wiecie, to piszcie, bo ja nie wiem. Pure and Natura Kevra Water. To chyba jakaś taka woda do twarzy. Albo esencja, albo serum, albo tonik. O, bo ja sobie... A, bo ja w ogóle siadłam, bo brakowało mi już pianki do... Brakuje mi, kończy mi się pianka do mycia twarzy i zamówiłam sobie taką Teatri Daily Use Foaming, no, pianeczka 200 ml i to było z jakiej firmy? Nie wiem, może to jest ta firma? Teatri? Kurczę, no takie małe te litery, że ja powiem wam, że nie wiem. Dobra, jak coś to wam napiszę, ale coś tu się leje z tego. Mam okres. No dobra, takie coś. To w ogóle była jakaś promocja. Po 6 zł i wyświetliła mi się reklama. Mówię, a dobra. Wypróbujemy. Wzięłam jeszcze taki szampon. Tam przyczepię się mężowi, skończył. Już niech będzie właśnie taki mniejszy, żeby pasował do... wiecie, nie wezmę takiego wielkiego. O, gorąco. Niech pasuje po prostu do kosmetyczki, tak? Żeby się zamknął w kosmetyczce. Wzięłam sobie jeszcze, bo też było w dobrej cenie, Bingo Spa, taki żel pod prysznic, bo już by się praktycznie wszystkie rzeczy pokończyły. No i tu widzę, co jest Bingo Spa, organowy krem pod prysznic. Aha, tu mam zaklejone, żeby się... Bardzo ładny zapach. Ładny. I tu jest 300 ml. Tego, takie wiecie, małe zakupki. Tu mam Revolution CBD Serum. Podpasował mi bardzo ten krem z CBD, co wam pokazywałam. I chciałam jeszcze właśnie coś z tym CBD. I tu jest do suchej skóry. Revolution Serum nawilżające. Coś takiego. Też mam zamknięte. To będzie chyba tonik, tak, Kevra Water. Bo pianka, to serum, no to tamto będzie chyba tonikiem. Dobra. Chodź tu. Coś takiego. Jak się prezentuje, to wszystko było jakoś tańsze. Dużo, dużo. To jest w ogóle jakaś fajna pipetka. Jakiś zapach. Bardzo taki delikatny. Ledwo wyczuwalny, jeżeli w ogóle to coś pachnie. Także taki praktycznie bezzapachowy. Ile go jest? Pewnie 50. Made in UK to jest i 30 ml, takie serum, dobra. I tu jeszcze sobie wzięłam, też było jakieś w dobrej cenie, też żel pod prysznic taki. To jest, aha, z jakimiś minerałami z morza. O, minerały z Morza Martwego, nawet po polsku jest, Puerh Magnes. O, też mam zabezpieczone tymi, żeby się, wiecie, nic nie rozlało.
Może być, nie moja bajka. Wolę ten, jeżeli miałabym polecić, to wolę ten zapach, ale wiecie, z zapachami to jest różnie, bo każdy ma inny gust odnośnie zapachów też, także... O dobra, mamy paragon. Wzięłam sobie jeszcze dwa mydełka. Mydełka 2,19. Mydełka 2, bo to zawsze się przyda do przyczepy i tam już brakuje. Wzięłam patyczki. Setka tu jest. I to wszystko. I to wszystko. Także tu mam już, to Wam podaję. 23. Dobra. Aha, 23%. Dobra, Arco po 2,19, Bingo Spa, ten minerał jest za 5,59 i to jest też 300 ml. Ten arganowy krem 5,89, patyczki 3,69, dostawa niestety 11,59, to jest jednak water, woda, pisze tonik, także to jest jakiś tonik. On kosztował 5,99. Pantene Pro V, ten szampon był za 11,99, 270 ml. To serum jest za 6 zł. To serum było za 6 zł. Z Revolution i ta tripianka do mycia za 6 zł i 23 grosze ta pianka. Także takie ceny, myślę, fajne, wszystko się, wiecie, zużyje. Najlepsze powinno być właśnie serum, jeżeli chodzi o twarz, o nawilżanie, krem, to powinny być takie fajniejsze rzeczy, a tam tonik, pianka, to obojętnie. Także takie małe zamówionko z Ezebry. Kochani, ja dzisiaj będę robiła chyba ciasto jogurtowe. Mam masło, które jest do czwartego, było do wczoraj. Cały czas było, wiecie, w lodówce i tak dalej, nieotwierane ani nic, ale data już przeszła, jeden dzień, więc szybko będę robić ciasto jogurtowe z porówkami. Przepis jest z Thermomixa. Mam nadzieję, że uda mi się go zrobić i też muszę obrać, wiecie, co za szybko ziemniaczki, bo wczoraj miałam polędwiczkę wieprzową, to wiecie, część usmażyłam tradycyjnie w jajku, w bułce, bo syn też chciał na oleju i część była w airfryerze, taka wiecie, bardziej beztłuszczowa. I też były ziemniaczki, ogórek małosolny. Wczoraj kupiłam w Lidlu, a dzisiaj mam jeszcze brokuła. Nie wiem, czy zdążę go ugotować. Jak zdążę, to zaraz go też ugotuję, a jak nie, to po prostu skupię się na tym cieście, a obiorę tylko ziemniaki, dokutuję ziemniaków i zjemy też z ogórkiem, czy kiszonym, czy pomidorem, czy ogórkiem małosolnym. Także, kochani, zabieram się do pracy. Szybciutko byłam po borówki w Lidlu i kupiłam jeszcze taką ćwiartkę wędzoną z kurczaka. Z Lidla, bo już tam, wiecie, z wędliny nam już jakieś tam zbrzydły, więc dla odmiany. Także, kochani, rozłączam się i biorę się do pracy. I kochani, dobrze mi się przypomniało, bo bym Wam zapomniała pokazać. Robię ciasto. Słuchajcie, to jest to jogurtowe z borówkami z Thermomixa. Jak piszecie sobie ciasto jogurtowe z borówkami, to Wam wyjdzie. Piekłam je, wyjęłam, w tej chwili jest gorące, piekłam godzinkę w 180 stopniach, sprawdziłam czy patyczkiem i jeszcze był patyczek taki, wiecie, troszeczkę obklejony, więc dopiekłam 15 minut, może tutaj trochę nawet za bardzo, ale lepiej takie, wiecie, niż ma być surowe w środku i później kombinacje, czy jeść, czy nie jeść, więc później... Po tych 15 minutach włożyłam, już było suchutkie, patyczek był suchutki, więc stwierdziłam, że ok. I tam jest tak w przepisie ogólnie, żeby piec to ciasto w foremce chyba takiej podłużnej, ale powiem Wam, że nie wiem, co się stało. Miałam dwie takie czarne foremki, keksówki tak zwane, ich nie ma, więc nie mam pojęcia, o co chodzi. Znalazłam taką, to w ogóle kupowałam do airfryera, w razie czego, żeby coś tam robić, jeszcze jej w sumie nie używałam, więc użyłam dzisiaj do tego ciasta i w przepisie tam jest napisane, żeby poczekać, aż po prostu to wszystko wystygnie i dopiero wyjąć z formy, więc też tak zrobię, teraz będzie właśnie sobie stygło, później sobie możecie, wiecie,
posypać cukrem pudrem, będzie ładnie po prostu wyglądało. No i zobaczymy później, czy będzie smaczny. A ja dzisiaj dostałam takie dwie fajne cukinie, także powiem Wam, że od razu mi się zachciało placków z cukinii, także chyba sobie obiorę, zetrę, jajeczko dam, mąkę orkiszową, sól i chyba sobie zrobię placki. Jeju, jak mi się chce tych placków. Hej, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Nagrywam oczywiście tutaj następnego dnia, znaczy kolejnego dnia, 11 lipca, już mamy dzisiaj wtorek, wyniki rozdania. Kochani, wzięliście fajnie udział w rozdaniu, ale przyszedł czas na wylosowanie, także dziękuję Wam bardzo serdecznie za wzięcie udziału. Wklejamy link tutaj, w którym był właśnie ten film. Na YouTubie on się zaimportuje. Tutaj mamy filtr słów kluczowych. Hasło mieliście zegarek do wpisania. Zegarek. Tutaj coś mam na ekranie. Nie wiem, co to za kropeczka. Kontynuować. Link wklejony i teraz komentarze się załadowały. Mamy 75 komentarzy. I kochani, 3, 2, 1, start. Wybieramy zwycięzcę. Joaśki 85. Hej Oluś, super ta kiecka, muszę skoczyć u siebie, zobaczyć chyba miał być. Bardzo miły gest, zegarek i fajowy, może się uda w lipcu. Mam urodziny, może akurat, pozdrawiam, więc super, bardzo Ci serdecznie gratuluję, bardzo się cieszę, że wygrałaś. Podaj mi tylko w ciągu tam 3 dni dane do wysyłki. Wiem, że na pewno jesteś subskrybentem kanału, bo komentarze od Ciebie idą, także super. Wszystkim pozostałym bardzo serdecznie gratuluję. Kochani, na pewno będą jeszcze rozdania, także każdy będzie miał szansę. Nie odchodźcie, zostańcie, oglądajcie, komentujcie. Też na to zwracam uwagę właśnie, na Waszą aktywność. Także polecam się na przyszłość. Gratuluję Ci bardzo serdecznie jeszcze raz. Dziękuję Wam bardzo za wzięcie udziału. No i do następnego rozdania. Hej, cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Nie wiem, co jest tu dzisiaj. Wymodziłam. Witam Was serdecznie w dalszej części vloga, bo taki vlog będzie łączony. Jest dzisiaj co? Już czwartek. Jeju, jak to leci. Czwartek, dokładnie 13 lipca. Słuchajcie, właśnie leje. Także pogoda barowa. No, ale było bardzo, bardzo duszno wczoraj, dzisiaj rano też już mega, mega duszno. Także dobrze, mnie trochę przeleje, bo takie suchoty i w ogóle za sucho też, nie? Zobaczymy, może coś z tego będzie, bo wczoraj była duchota, troszkę tak przelało, ale to nic nie dało, bo mam zaraz wszystko gdzieś tak wyparowało, bo bardzo, bardzo duszno. Także no, leje sobie dość spory ten deszcz, ciekawe. Właśnie, jakie są prognozy, czy to będzie tak po prostu dzisiaj cały dzień. Jest chyba tam 16 stopni, to mam na telefonie, odczucie 19, no niby 21, a nie, już mi się zmieniło, dobra, czyli 17 odczucie, alert o bardzo trudnych warunkach, no i tak mam w sumie do 16 ten deszcz, jest w tej chwili w pół do pierwszej. Do 16 ma lać. Zobaczcie. Tutaj nawet dość sporo tych opadów. Jeszcze pokazują takie słupki. O, gdzie tutaj te słupki? Chyba to wielkość chyba opadów. Nie wiem, pierwszy raz coś takiego widzę.
Dzisiaj, no 98% opadów. Piątek super, bo widzę słoneczko. Sobota super, niedziela super po 31, ale w niedzielę to jakieś burze. Poniedziałek znowu leje. No także pogoda jest. No, dzisiaj do 16 ma lać, czyli cały czas. Czyli lipna trochę ta pogoda. Jutro będzie gorąco, natomiast znowuż. No i tak, co Wam chciałam powiedzieć? Odebrałam wczoraj paczuchę. Paczuchę odebrałam skąd ja zamówiłam, z Higher Store, taka strona. Zamówiłam sobie taką odżywkę. Nie, nie powstrzymam się. O, teraz może Fanola firma. Taki tutaj napis. Dobrą stronę wam to przekręcam. Dobrą. Taki napis, 200 ml pojemność. To jest taka dwufazowa odżywka i ona ma niby ułatwiać rozczesywanie włosów. I powiem wam, wczoraj myłam włosy i psikałam sobie właśnie tą odżywką. Rzeczywiście lepiej się rozczesują. Także chyba jest dobra. Zobaczymy po dłuższym zastosowaniu. Ona w ogóle była na przecenie w High Store, w tym sklepie. Tutaj w ogóle, jeżeli chodzi o tą fanolę, to mają bardzo dużo, widzę, obniżek, czyli ta odżywka była obniżona o 50%, słuchajcie, także ona kosztowała 50, coś tam 2 złote, ja dam za nie 20, 23 z czymś tam, no coś tam, pisało, że 50% obniżki i widzę, że mają też dużo właśnie produktów z tej firmy też w obniżkach, także sobie zwróćcie uwagę, może coś będziecie chciały do włosów, to zwróćcie. Ja tam miałam poprzednią, nie wiem, czy blisku, czy coś, ja to miałam z Rossmana taką do właśnie do, ale ona mi się właśnie skończyła i miałam bardzo długo i sobie właśnie wzięłam tą dwufazowa, ona tam właśnie jest do suchych włosów, no musicie sobie jak coś przeczytać w opisie, tam jest wszystko ładnie, elegancko opisane, nie będę Wam tam dukać i szukać teraz w telefonie, po prostu taka odżywka ułatwiająca rozczesywanie. I byłam też, kochani, wczoraj w Pepco chyba, weszłam zobaczyć, czy są nowości, dzisiaj w ogóle powinnam też jechać, ale to chyba po południu, bo tak leje. I weszłam sobie później jeszcze do Sinseja, bo wiecie co, ostatnio byliśmy przyczepą na wyjeździe i gdzieś mi zniknął mój nóż ulubiony, taki drewniany z piłką, on bardzo fajnie kroił, czy chleb, czy nawet no, chleb, warzywa, taki wiecie, do krojenia fajny, nie wiem, czy do dzieci gdzieś tam, oni mi gdzieś zabrali, podebrali, bo nie mogłam znaleźć, no a ten nóż świetny, innego takiego fajnego nie mam i stwierdziłam, że Sinseju teraz właśnie są różne promocje. Ja już oglądałam sobie, słuchajcie, noże wcześniej. Teraz są na promocji takie noże, chyba one kosztują 13 z groszem. To jest bardzo podobny komplet do tego, tylko no, tylko trochę inny. Tam jest kolor, był niebieski i czarny. Ja chciałam ten niebieski, ale niestety już był wyprzedany, więc zrobiłam powiadomienie o dostępności, ale wiecie, zanim po prostu to będzie, to wieki miną, jeżeli w ogóle wrócą, te noże dostępne są czarne z tamtego. Tak jakbyście mieli ochotę, to po 13 chyba złotych teraz są. Ale byłam, powiem Wam, stacjonarnie w sklepie i jeszcze te widziałam i te właśnie na stronie też są. One w ogóle tu mają cenę wyjściową 22,99 i ja miałam zniżkę taką, bo mam po prostu możliwość zniżki i one wychodzą, no wyszły mi tam 5 zł chyba taniej, 17 coś dałam, nie, za ten zestaw, więc mówię, no tamte 3 zł już dołożę, a już mam po prostu w ręku te noże, a tamte to przy okazji jak coś to sobie zamówię jeszcze, bo są niedrogie i powiem Wam, że one mają takie fajne, to nie wiem czy to będzie widać, ale one mają na brzegu takie fajne tutaj ząbeczki. O, nie wiem, czy to widać będzie. I w sklepie były jeszcze, i one na stronie też są, takie złote. Złote z rączką różową. Też fajnie wyglądały, no takie designerskie i tak dalej. Ale powiem Wam, jak się przyjrzałam im w sklepie, to one właśnie nie miały tutaj tego. Tutaj widać, że tu jest takie.
Nie jest takie gładkie, to tylko są takie ząbeczki, a na tamtym kurczę nie widziałam i wiecie co, one były przecenione właśnie na te chyba 17 zł już, ale bałam się je wziąć. Bałam się wziąć po pierwsze tak, mówię, to złote może też schodzić z nich, chociaż w sumie czarne też może schodzić, nie jest powiedziane, ale no bałam się ze względu, że tak mówię, nie było tej po prostu piłki widać na końcu, nie? Wolałabym, żeby one były ostre, a nie ładnie wyglądały. O. Także nie wiem, może któraś z Was zakupiła właśnie te noże, czy ktoś z Was zakupił te złote z różową rączką, to się wypowiedzcie właśnie, czy one są fajne, ostre. No, a na razie właśnie zakupiłam te, więc tak mówię, wzięłam sobie po prostu do przyczepy zestaw, bo mi zginął nóż. I kochani, wczoraj też na promce dorwałam takie deseczki fajne. To jest taka różowa, taki brudny róż i taki, no taki brzoskwiniowy, no widać, jedna ciemniejsza, druga jaśniejsza. I one były za 15,99 wyjściowo, przecenione były w ogóle na 6,99. Później były, słuchajcie, na 9,99, później na 6,99, a ogólnie to wiecie, ze zniżką to dam za nie chyba 5 zł. Niecałe, więc sobie wzięłam też do przyczepy. Zobaczcie, jak one są fajne, to są cieniuśkie. Mało miejsca zajmują, no i są lekkie, tak? Więc do przyczepy idealnie, bo do przyczepy właśnie się nadają takie, wiecie, lekkie rzeczy, no i nie zajmujące miejsca. No i powiem Wam, że fajne, bo właśnie przyda się taka mała i przyda się ta większa. Także takie zakupki w Senseju. I co ja tam jeszcze kupiłam? A, no i kupiłam jeszcze torbę, już Wam pokazuję torbę. Torba wygląda tak. O, taka torba z takimi ludzikami. Powiem Wam, że jak ją kupowałam, tą torbę, to myślałam, że to są jakieś tam maziajki takie, nie? Jakieś kwiatuszki czy coś. Dopiero w domu się przyjrzałam. Jeszcze zaciekawiła mnie tutaj ta właśnie naklejka. Znaczy naszywka bardziej. Tu jest imię i nazwisko. I tak w sumie tej pani przy kasie się pytam, mówię, co to mówię, wie pani, co to jest? Czyje to jest? Znaczy w sensie, no, o co tu chodzi, nie? Z tą naszywką. Ona mówi, że to chyba coś z serialu, z serialu jakiegoś, z bajki czy z czegoś. No dobra, nie? Ale przyszłam do domu i wpisałam sobie to właśnie imię i nazwisko. Się okazało, że to jest pan projektant, który właśnie projektował dla Sinseja rzeczy i później właśnie dojrzałam, dzięki temu poglądałam sobie tam obrazki, jak on właśnie to maluje, rysuje i dopiero zauważyłam, że to są ludziki, nie? Także powiem Wam, dobra jestem. No i tak, uchy mamy czarne. W środku, kochani, tu nie ma żadnego zapięcia, po prostu taka torba. Więc może ona służyć na przykład na zakupy, jak gdzieś tam idziemy, a sobie pomyślałam, że też ją do przyczepy wrzucę, bo czasami gdzieś tam, wiecie co, się jeździ, potrzeba coś tam wrzucić, idziemy gdzieś tam na plażę i w sumie to teraz nie miałam nic, poszliśmy chyba z tym, z czym my poszliśmy, z reklamówką? Z reklamówką poszliśmy na plażę, na ten zalew, bo nie mieliśmy w co wziąć, nie, bo nie wzięłam ani plecaczka, ani nic, dobra, i wezmę ją, po prostu wrzucę do przyczepy. Ta torba ogólnie wyjściowo kosztowała 20 zł, ale oczywiście z moją zniżką dałam 15, więc myślę, że super cena i ta torba mi się przyda. Tutaj w środku też ona ma właśnie tą wszywkę tego projektanta. Tutaj w ogóle ciężko było odczytać. No i czemu tu nie wyostrzamy się? O, ciężko było odczytać, bo to tak jest. Też Kate, to ja od razu myślałam, że Kate to pani, nie? A to się okazało, że pan Haring, chyba to jest Kate Haring. Także jak chcecie, możecie sobie wejść, zobaczyć właśnie pracę tego projektanta. Dobra, no czyli takie szybkie zakupki i w sumie tak, to idzie do przyczepy. To idzie do przyczepy, to Wam pokazałam. Tą odżywkę, dobra. No to w sumie tak, to torbisko do przyczepy. I wczoraj też byłam, wiecie co, w tym, w Maxi Zoo, bo akurat tam w tym parku mamy wszystko koło siebie. Pepko,
Sinsay, Deals, właśnie Teddy i to Maxi Zoo. I weszłam, kupiłam kici takie, na dwa razy będzie miała tabletki na odrobaczenie, bo no niby kota się powinno co 3 miesiące takiego wychodzącego odrobaczać. I tutaj są dwie w środku pipetki. Także zobaczymy. 60 coś tam dałam. O, dwie. Będzie miała na dwa razy, bo to jedną i ten. I ostatnio pies był mój zaszczepiony. Też dostał tabletki, więc razem dostaną. Zaszczepiony był tak. No i na odrobaczenie pan weterynarz dał, więc... A o kota się nie spytała. Mówię, zamiast wziąć od niego, no to musiałam lecieć i kupić. Więc muszę im zrobić jutro najwyżej z rana już obydwóm, tylko... A, jutro ma nie padać. Dobrze, nie robiłam wczoraj. Ten, bo akurat pada. Ona wychodzi na dół, więc te kropelki się daje tutaj na karg, na sierść, więc mogłoby to zmyć ten deszcz. Więc poczekamy na pogodę i najwyżej jutro rano zakropimy im. I też dostałam taką ulotkę, że 15 lipca minus 20% na wszystko. Jakiś dzień Friends i tylko z aplikacją. Także takie rzeczy z 20% rabatem. No i ostatnio byłam też w Deals. Jakby Was ciekawiło, bo paragon wzięłam, miałam w aucie do wrzucenia. Kupiłam dwie pasty do zębów. Aquafresh Minty 125 ml, 6 zł. I Atomum Aquafresh to samo, ale kupiłam 75 Colgate Whitening. Ja lubię te Colgate pasty. Amor zawsze robi to Aquafresh, więc wzięłam dwie pasty po 6 zł i to wszystko. No, torba damska, słuchajcie, mam 14,99, deska do kroju na 5,24 i nóż 17,24. Teraz w ogóle bardzo jest dużo wyprzedaży, również i w Sinsayu i na stronie, także można sobie tam zobaczyć. I coś Wam jeszcze chciałam powiedzieć. Chciałam Wam powiedzieć o plackach z cukinii robionych w termomiksie, że śmiało możecie, słuchajcie, robić. W termomiksie jest taka możliwość, że wchodzicie na stronę Google, na przepisownia i można zaimportować sobie przepis tej przepisowni. Nie wiem, czy wiecie o tym, czy żeście tak robili, ale na przykład jak nie ma jakiegoś tam przepisu właśnie w termomiksie, z takich, wiecie, znanych, co zawsze się robiło, no to na przykład wpisałam też placki z cukinii i pobrałam, zaimportowałam ten przepis, mam na termomiksie. Troszeczkę tam inaczej wychodzi ta instrukcja, że nie tak, wiecie, z obrazkami, ładnie po kolei, ale da się zrobić, także robiłam placki, bardzo serdecznie Wam polecam ten przepis sobie zaimportować właśnie z przepisowni. Widziałam, że jest taki przepis też na termomiksie, placki tam z parmezanem się robi, ale właśnie powiem Wam, że ja to wolę te zwykłe. Bardzo dobrze mi wyszły, tylko dałabym tam jeszcze dla zaostrzenia smaku, bo cukinia jest taka mdława, czosnek, bo tam nie było w przepisie, była tylko cebula, więc bym dała. No i kochani, dzisiaj jeszcze byłam w Action. W Action nagrałam dla Was film, myślę, że dzisiaj on poleci, a ten vlog włączony chyba zostawimy na weekend, bo jeszcze coś tam może będę dogrywać. Jeszcze Wam na pewno dogram, bo byłam dzisiaj w Action, kupiłam. A, to Wam w sumie pokażę, bo kupiłam kici te. Były po 2, chyba tam 49, te przysmaczki. I jeszcze wzięłam takie zielone. Wzięłam sobie dwa, też były w promocji. Pochodnia tam była ogrodowa. No te światełka takie do ogrodu wkładane. Jak one się nazywają? Zapomniałam też, dobra, nie będzie pochodnia ogrodowa, na światło te dzienne, takie do włożenia, bo mam tam po prostu przed domem i dwa chyba już takie stare, nie świecą, to wy akurat sobie wymienię. I jeszcze wzięłam, kochani, basen, chciałam powiedzieć, materac, jak wiecie, oglądaliście vloga z, skąd? Z Przedborza. To pani właśnie niosła materac i mi się tak zachciał tego materac. Ja już dawno w ogóle, już miałam w zeszłym roku ten materac kupić i tak jakoś, aha, mówię, może mi niepotrzebny, ale co ten, w sumie jeździmy dość często nad tą wodę, więc by mi się przydał, może niekoniecznie nad morze, bo wiecie, nad morzem trochę niebezpiecznie, fale i tak dalej, więc na takie właśnie, o, jak ten zalew przy Przedborzu, to by było idealne, czy na przykład inne tam jakieś zalewy jeździmy. Rzucić się trochę na ten materac, trochę się poopalać, nie?
Tak sobie wymyślam, no nie wiem, zakupiłam. Tylko mam go, wiecie co, nie przyniosłam nam go w samochodzie. To może później Wam tam dogram, pokażę Wam, który kupiłam. On kosztował chyba 44, niecałe 45 zł. To był taki sam basen, jak Pani właśnie, basen, to jest tym basenem. Taki sam materac, jak Pani niosła właśnie na filmie tam z przedwoża. I powiem Wam, że fajny kolor sobie wybrałam, bo to jest taki kolor miętowy, taki jasno-niebieski, bardzo, bardzo ładny kolorek, także super. Mam nadzieję, że będzie dobry i może mi jakoś tam nadmucha, nie wiem czym to się dmucha, pewnie jakaś tam taka pompka do materacy, nie? Nie wiem czy to jakaś, taka jak do roweru może być, nie wiem, nie znam się, dobra. Zostawię to jemu, wrzucę do przyczepy po prostu sobie ten materac i niech on mi w razie czego nadmuchuje i będę sobie korzystać. Także marzenia się spełniają, bo któraś z Was mi tam pisała właśnie, no, żeby Mariusze kupił, żeby spełnił marzenie, więc sobie kupiłam w końcu sama, bo tak by mi miał mąż kupić, to by się nie doczekała. Kochani, tyle chyba wszystko. Patrzcie jak to jest. Jak ja dawno nie nagrywam, to później się nie mogę nagadać do Was i wychodzą, później wyjdą takie no, długie vlogi, ale wiem, że też lubicie dłuższe, także myślę, tym bardziej, że jest mało tych vlogów, bo tak mówię, no jest mi po prostu w nadmiarze obowiązków, po prostu jest mi lepiej, jak wlecę tylko do sklepu i coś nagram dla Was i wylecę, nie? Później sobie zrobię montaż i tak dalej, a vlogi jednak też dłużej się montuje niż taki właśnie przegląd. I kochani, dzisiaj jeszcze byłam na rzęsach, chyba żeście zauważyli, czy zauważyły, zauważyli chyba, panie pewnie głównie więcej, także zrobiłam sobie rzęsy. Wiecie co, pomyślałam, że, bo jakbyśmy pojechali po prostu na urlop, no to bym sobie może właśnie, żeby się nie malować codziennie, żeby mi było po prostu wygodnie, no to sobie, mówię, zrobię ciachnę. Takie rzęsicha, no i zrobiłam, nie wiem, piszcie mi jak mi jest, ja się jeszcze nie widziałam, będę oglądać się dopiero tu w kamerze, znaczy widziałam się w lustrze, nie? Ale też inaczej jest pewnie jak w aparacie tutaj obejrzę, także zrobiłam, to jest w ogóle jakiś metodę mam, znaczy to jest rzęsa w ogóle C, bo są jeszcze rzęsy D, ale D są bardziej takie wywinięte do góry, więc tutaj Pani mówi, że u mnie nie, bo by mi to po prostu przeszkadzało, nie? Takie wywinięte, więc mam te C i to jest 3D mam zrobione, 3D, bo jeszcze można zrobić 4D, jeszcze coś tam, nie wiem, nie zrozumiałam za bardzo, na mokro, kim, nie wiem o co tam chodzi, a w każdym razie to jest 3D i C rzęsa, bo 4D, pytałam się właśnie, to Pani mówi, że to będzie już taka szczotka, nie, więc ja takich szczotek nie chcę, ja po prostu bym chciała takie w miarę delikatniejsze, po prostu, żeby mi było wygodnie, żebym się nie musiała, wiecie, na urlopie w razie czego, jak pojedziemy, żebym nie musiała się malować, tylko po prostu wstaję i jestem gotowa, nie musiała zmywać i tak dalej, zarzucę sobie tylko jakiś krem CC czy tam krem BB i to wszystko, dzisiaj też mam trochę podkładu zarzucone, bo mówię tak, tutaj będą takie czarne rzęsy, czarne brwi, a tutaj taka będę blada, więc zarzuciłam, a tutaj jeszcze nie wiem, coś mi dzisiaj, nie wiem czy to będzie widać, coś mi tam się zrobiło, jakieś naczynko pękło, tylko nie wiem czy to tu, czy tu, tu chyba, bo nie widzę, tutaj jest tak ciemno też, że nie widzę, ale przykryłam też warstwą podkładu, coś mi tu po prostu pękło, chyba naczynko. Dobra, kochani, wciąż leję i tak ma być do 16. Ja wczoraj powiem Wam, że nie gotowałam. Udało mi się wczoraj, bo przedwczoraj miałam rosół, więc ten rosół jedliśmy 2 dni. Z makaronem jeszcze dostałam zupkę jarzynową, więc też wczoraj było zupkowo. A dzisiaj, nie wiem, dzisiaj może rybę znowu gotowaną, ziemniaczki i tam mam kapustę, po prostu nie wiem, czy będę surówkę robiła. Czy po prostu tak, trochę kapusty na talerz i ogórek kiszony i taki będzie chyba obiad. Bardzo fajna jest rybka, też nie wiem, czy ja Wam pokazywałam w airfryerze, robię rybę. Do folii aluminiowej trochę masła na górę, kładę plasterki cytryny, rozmaryn, sól,
To do airfryera tam na 7-8, w zależności nie, jaki kawałek, czy ryba też jest zamrożona, czy nie, do airfryera i powiem Wam, pyszna ta rybka. Jeszcze to masło się tak fajnie roztopi, taki macie sosik, więc do tego ziemniaczki gorące, jakaś właśnie suróweczka i macie taki obiadek. Dobra, kochani, na razie kończę, bo po prostu nie wiem, kto będzie tego tasiemca oglądał, ale mówię, jak długo nie nagrywam i zbierze mi się trochę też rzeczy takich do Was, co chcę powiedzieć, no to później tak wychodzi, że jest dłuższy vlog. Także pokażę Wam jeszcze tylko basen. Basen. Co z tym basenem dzisiaj? Materac, który kupiłam, bo tylko w sumie to Wam nie pokazałam. No i będziemy kończyć tego vloga. W tym vlogu też macie właśnie wyniki rozdania, bo to już wcześniej, wczoraj, wczoraj nie, dwa dni temu to już było, jak ten czas leci. Dwa dni temu Wam nagrałam, także no. Także tyle chyba, kochani, leję jak z cebra. Dobra, jak coś, to widzimy się później.